chcę cię zabić. Widzicie, co się posiada. Trzeba się będzie koło tego wrogu zapędzić. Parę dni temu kosiarze przejęli transport jadący przez Dovetown. Wybili obstawę, przygarnęli fanty. Teraz niespodzianka. Skąd? ZATechu. Okazało się, że transport należał do nich. Jechali inkognito. Kosiarze ukradli sporo sprzętu, w tym bezcenny prototyp oka i jego schematy. Ale nie wiedzą, że wszczep wciąż emituje sygnał. Udało się go namierzyć. Jedź do drapacza. Do kryjówki kosiarzy w Longshore Stacks. Więcej w załączniku. Nienawidzę tego burzliwego frajera! Zobacz ten sprzęt. Ile za to dostaniemy na stadionie? Żebyśmy tylko nie dostali. Ja cię zetam w domie, że im rozjechaliśmy. To co niby zrobił? To nie Night City. Mogą nam... Słyszysz mnie? Kurwą jesteś! Aha. Żeś kurwa wlazła! A? Huh?
ty gnidę.
Żeś kurwa wlazła! Thank you.
Cię skapci, kurwa! Jebać sukę! Chwila, magazynek zmieniam! Wiemy, że tam jesteś! Trzeba jej wejść na plecy! Thank you.
7, 5, 3. Podejdź tu. To twoja sprawka? Ta cała strzelanina? Ładnie. Prawie mi ich żal. Niech zgadnę. Pracujesz dla Zetatechu. Chyba wiem, po co tu przyszłaś. Naprawdę? Pewnie mi zaraz powiesz, że po ciebie. Nie po mnie. Po prototyp. I schematy. Celowo nie zablokowałem sygnału emitowanego przez prototyp. Wiedziałem, że korporacja kogoś po niego wyśle. Aha. No to teraz króciutko. Kim jesteś? Hasan Demir. Jestem inżynierem Zetatechu. Tylko ja przeżyłem zasadzkę kosiarzy. Kosiarze porwali się na korporacyjny transport? Przecież to śmierdzi z daleka. Jechaliśmy pod przykrywką, ze śladową obstawą. Chcieliśmy działać dyskretnie. I przypadkiem wpadli na was kosiarze. A może ktoś w Dogtown sprzedał wam towar, a potem sprzedał was? Nie wiem, kurwa, może. Mam teraz inne zmartwienia. To jak? Dogadamy się? Mój fikser nic o tobie nie wspominał. Jestem tu po prototyp. Wiesz, gdzie jest? Można powiedzieć, że bliżej niż ci się zdaje. Zaczekaj. Nie mów, że wszczepiłeś sobie ten prototyp. No wiesz, pomyślałem, że to dobry sposób, żeby przemycić go przez punkty kontrolne w Dogtown. Teraz nie brzmi to jak najlepszy pomysł. Ale z drugiej strony, tylko dlatego wciąż żyję. W każdym razie, wygląda na to, że jestem w pakiecie z prototypem. Chcesz go odzyskać? To musisz mnie wyciągnąć. Więcej szczęścia niż rozumu. Jakim trzeba być matołem, żeby wszczepiać sobie prototypowy tech? Bez urazy, Vi. No, chyba że Zetatech kazał mu to zrobić, a facet jest zwykłym królikiem doświadczalnym. Z prototypowym techem bywa... no, naprawdę różnie.
Jako inżynier powinieneś o tym wiedzieć. Dużo ryzykowałeś. To prawda. Ale wygląda na to, że ostatecznie się opłaciło. A co na to Zetatech? Wiedzą, że powierzyłeś bezcenny prototyp jakiemuś Reaperowi w Dogtown. To była moja decyzja. A teraz pora na twoją. Wyciągniesz mnie stąd? Czy będziemy tak gadać przez kraty? A może po prostu tam do ciebie wejdę i go sobie wezmę? Myślisz, że czemu kosiarze jeszcze tego nie zrobili? Nie wiedzą, jak wyjąć prototyp, aby go nie uszkodzić. Potrzebuję prototypu. Nikt nie mówił, że ma działać. A schematy? Słuchaj, ja wiem, gdzie oni je trzymają. Zaprowadzę cię tam. Tak to sobie wymyśliłeś? Okej. Ale jeśli spróbujesz wykręcić jakiś numer... Sama widzisz. Jestem zdany na ciebie. No dobra. To teraz jak otworzyć tę pieprzoną celę? Spróbuj obejść zabezpieczenia. Jeśli się nie uda, to niedaleko jest pokój strażników. Może tam znajdziesz kod. Nie może, tylko na pewno. Już go znalazłam. Proszę. Profesjonalistka. Zetatech nie oszczędzał. Pora, żebyś ty się wykazał. Skąd wiesz, gdzie trzymają schematy? No wiesz, kosiarze zabrali mnie do swojego warsztatu. Zmusili mnie do zdjęcia zabezpieczeń z ukradzionego sprzętu. Dobra, prowadź. Tylko bez głupich pomysłów. Skończyłbym w tym piecu. W sumie w Zetatechu i tak pewnie jestem spalony. Dobra. Gdzieś tu był. O, jest! Okej, mamy to. Wyprowadzę cię. Trzymaj się blisko. Zaczekaj! Słyszałem, jak zrobiłaś z nimi porządek, ale połowa Longshore Stacks też to słyszała. Tu zaraz znów będzie gorąco. A masz inny pomysł? No to słucham. Mam. Zwodzony most. To wyjście awaryjne z drapacza. Widziałem, jak kosiarze go używają. Chwila, moment i nas nie będzie. Nikt się nawet nie zorientuje. I co? Mówiłem, że ci się przydam. Pora na nas. Idziemy sobie, jak gdyby nigdy nic. Nie rzucamy się w oczy, nie biegniemy. Jak teraz nas nie zdejmą, to jesteśmy w domu. Wyłączyć ten most, żeby nikt za nami nie polazł. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Dzięki. Nie wierzyłem, że wyjdę z tego cało. Nie ma sprawy. Ja pomogłam tobie, a ty mnie. Dobra. Myślę, że dalej już sobie poradzę. Przekażę przełożonym, że odwaliłaś kawał dobrej roboty. To tak nie działa.
Teraz ja odpowiadam za dostarczenie prototypu. Zadzwonię do fiksera i załatwię ci transport. Nie, ja... nie mogę tam wrócić. Hasan, co ty odpierdalasz? Nie zapytam drugi raz, więc dobrze przemyśl odpowiedź. Chodzi o to, że... ja nigdy nie zamierzałem wracać do Zeta Techu. Chciałem ukraść prototyp i zniknąć w Dogtown. Miałem już kupca, czekałem tylko na sygnał, żeby się urwać. Ale potem napadli na nas kosiarze i wszystko się zjebało. Nie mogę wrócić. Oni mnie zabiją. Jak to sobie wyobrażasz? Mam zrobić z siebie idiotkę? Wrócić do fiksacji z prototypu? Powiesz, że go nie znalazłaś. Zablokowałem już sygnał, a fikserowi oddasz schematy. One są równie cenne. A, wszystko sobie przemyślałeś, co? Ale trzeba było myśleć wcześniej, zanim wlazłeś między Zeta Tech, Arasaka i kosiarze. Wiem, że zjebałem. Ale czasu nie cofnę. Jeśli każesz mi wrócić, to jestem trupem. A jeśli pozwolę ci zabrać prototyp, to niby nie? Przecież oni cię znajdą. Znajdą i dojadą. To nie wiem. Zabij mnie, tu i teraz. Mówię serio. Wolę, żebyś to była ty, niż te kurwy. Załatwię to po mojemu. Dzwonię do fiksera, a ty nie rób głupot. Okej. Dobra. Proszę, kurwa, nie odsyłaj mnie tam. Hans? Sprawy się trochę skomplikowały. Odbiłam zakładnika Zeta Techu, który przeżył zasadzkę kosiarzy. A jaki to ma związek z twoim zleceniem? Taki, że facet wszczepił sobie prototyp. Będę potrzebowała dla niego podwózki. To zmienia postać rzeczy. Prześlij koordynaty. Ktoś ode mnie zaraz u ciebie będzie i zabierze go do Zeta Techu. Nie odsyłaj zakładnika do Zeta Techu. Znajdź mu dobrego ripera w Dogtown, wyjmij prototyp i wypuść. I rozumiem, że za tę przyjemność ja mam niby jeszcze zapłacić. Zapłacić? Chyba żartujesz. Na pewno masz do odebrania jakąś przysługę. Mam. I chętnie wyświadczę jedną tobie. Na poczet naszej przyszłej współpracy. Ale ciekawi mnie, dlaczego. Ten facet jest tego wart? Powiedzmy, że zbyt dobrze wiem, co go tam czeka. A nie po to go wyciągałam. Dobra, załatwione. Dzięki, że się za mną wstawiłaś. Ty jesteś V? Przysyła mnie. Masz schematy? Aha, trzymaj. Możesz iść. Zajmę się resztą. Sukin syn przeżył zasadzkę, uciekł kosiarzom i przekręcił korporację. Ale każda dobra pasa kiedyś się kończy. Nieźle z tego wybrnęłaś, V. Moi ludzie zajmą się resztą, tak jak się umawialiśmy. Wynagrodzenie dotrze za chwilę. Jest to w Waszyngtonie. Zapewne od początku. Postawie prowokacja szykowana przez MUSA nie odniosła skutku. Cóż mogę dodać? Rosalind, jeśli kiedyś zechcesz faktycznie odwiedzić Dogtown, przywitamy się z otwartymi ramionami.
Rejuvenation Treatment.